Cześć, witam Was w kosmetycznych ulubieńcach maja. W maju wyjątkowo, jeśli miałabym porównać maj z kwietniem, robiłam zakupy, testowałam różne kosmetyki. Znajdą się tylko tutaj te, co do których mam już taką stuprocentową pewność. Wśród nich znajdzie się też kosmetyk, który kupiłam rok temu, który Wam polecałam, a jest to krem BBS. Jest to taka formuła nawilżająca z firmy Givenchy i ja z tego kosmetyku byłam w tamtym roku zadowolona. Jeszcze tu mi go sporo zostało. On ma SPF 30, więc też może co niektórym dobrze chronić skórę twarzy. Dla mnie to jest zbyt mało i zawsze jeszcze pod ten krem nakładam sobie filtry 50. Ma przepiękny kolor. Ja wybrałam kolor 02, był jeszcze jeden i tamten mi nie odpowiada. Natomiast ten kolor jest idealny właśnie na porę letnią, czyli moja blada skóra z tym produktem ładnie komponuje się z opaloną resztą mojego ciała. Także polecam Wam serdecznie ten produkt. Myślę, że on będzie idealny dla osób, które mają suchą skórę, ponieważ ta formuła nawilżająca rzeczywiście jest wyczuwalna, wręcz ją troszeczkę nawet widać na buzi, ponieważ buzia się świeci, błyszczy. Można go lekko przypudrować. Natomiast przy bardzo suchej skórze, taką jak ja mam, ta formuła nie jest dla mnie zbyt właśnie taka błyszcząca i ja dobrze się czuję wtedy, kiedy nie mam całkowicie matowej skóry, ale na pewno ten krem nie będzie odpowiedni dla osób z cerą mieszaną. Na pewno dla cery tłustej będzie zbyt taki obciążający, tak? Jeszcze bardziej skóra może się błyszczeć w słońcu, w upale. Także dla mnie jest idealny i myślę, że jeśli go skończę, bo tu może jeszcze tydzień, może dwa, wystarczy mi tego produktu. Jeśli nie znajdę czegoś innego, to powrócę do tego kremu. On bardzo dobrze w tamtym roku latem zabezpieczał moją skórę. Nigdy go nie nakładałam bez filtra, więc prawdopodobnie to filtry tutaj bardziej zadziałały niż on, ale wiem, że są takie osoby, którym 30 wystarczy. No i ten kolor naprawdę jak dla mnie świetny. Jego zresztą mam dzisiaj na buzi, bo już byłam na zewnątrz, więc go sobie nałożyłam. I jeszcze jeden produkt z kategorii makijaż, to będzie maskara. Maskara z Catrice Glam & Doll i to jest maskara, która ma końcówkę, czyli szczoteczkę silikonową i ona wydłuża i pięknie pogrubia moje rzęsy, które ostatnio nie są jakieś zbyt długie, ponieważ już od jakiegoś czasu nie używam odżywki. Bardzo przypadła mi do gustu ta maskara. Ona jest też jeszcze w wersji wodoodpornej, z tym, że opakowanie się różni kolorem. Nie pamiętam, jaki to był kolor. Natomiast ja nie muszę mieć właśnie tej wersji wodoodpornej. Używałam ją prawie 3 miesiące, więc jak na mnie to jest naprawdę dużo i ona świetnie się utrzymywała na moich rzęsach, nic się złego nie działo. One były przepięknie wyczesane, na czym mi zawsze bardzo zależy. I pod koniec zaczęła już być taka wyschnięta i musiałam jej dużo nakładać na swoje rzęsy, a w związku z tym później miałam problem jakby z jej demakijażem. Także jeśli jeszcze jej nie próbowałyście, to jest nowość zresztą, to spróbujcie, na pewno wiele z Was może być z niej zadowolonych. I a propos demakijażu,
Z całego serca polecam Wam płyn micelarny z Sephory. Jak widzicie, ja już złożyłam takie 400 ml opakowanie. Bardzo dobry płyn micelarny. Rewelacyjny, tańszy zamiennik Bioderma. Ja na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. Byłam z tego płynu bardzo zadowolona. Zmywałam nim makijaż tylko i wyłącznie tym płynem, żeby sprawdzić, jak da sobie radę z mocnym makijażem, choć najczęściej używam do makijażu różnego rodzaju olejków, tak żeby nie ciągnąć skóry tutaj, zwłaszcza powieki i tej pod oczami, ale żeby test był taki wiarygodny, to myłam oczy tylko i wyłącznie tym płynem i on naprawdę dawał sobie radę. Także jeśli poszukujecie czegoś nowego i niekoniecznie chcecie używać Biodermy z różnych względów, ale głównie mi chodziło o cenę Biodermy, to ten płyn może Wam ją bardzo, bardzo dobrze zastąpić i ona naprawdę, to są płyny z jednej półki, jeśli chodzi o skuteczność zmywania makijażu. No i tutaj też jest bardzo dobra pompka, która nie rozpryskuje tego płynu, tego wody micelarnej, płynu micelarnego, tylko ładnie nasącza się bacik właśnie za pomocą tego aplikatora. I jeszcze dwa kosmetyki, o których ja mówię już od bardzo, bardzo dawna, ponieważ ja do nich wciąż powracam i pewnie już w wielu ulubieńcach te dwa produkty do pielęgnacji skóry się pojawiały, ale zrobię to ponownie i pewnie co jakiś czas one znowu będą się pojawiały na moim kanale, ponieważ ja jestem niezmiernie zadowolona z tych dwóch produktów i to jest Sensai, firma Sensai, i tu jest lotion i emulsja. No tak, to są produkty, do których ja najczęściej powracam. Mam nadzieję, że w ostatnich ulubieńcach ich nie było, ale to, jeśli nawet były te dwa produkty, to trudno. Powiem o nich jeszcze raz. Ja kupuję właśnie te dwa produkty, bo one muszą u mnie występować właśnie, lotion i emulsja. Raczej osobno nie, choć na pewno też byłyby rewelacyjne. Uwielbiam je właśnie w tym duecie. Tutaj widać dwie pojemności. Lotion ma większą pojemność, w tej chwili nie wiem ile tutaj jest w opakowaniu, a emulsji jest mniej. Natomiast oba produkty kończą mi się jednocześnie, ponieważ tak, jeśli chodzi o ten lotion, ja go nakładam, ponawiam nałożenie, tak, raz za razem, dwa razy co najmniej, najczęściej trzy razy. Nakładam ten lotion na całą twarz, ale szczególnie twarz, oczywiście szyja i dekolt, ale szczególnie też wklepuję sobie go w powieki i skórę pod oczami i czuję niesamowitą ulgę takiego nawilżenia. Wiem, że może niewiele, ale kilka z Was kupiło te dwa produkty i jesteście też zadowolone, więc proponuję Wam właśnie, spróbujcie jeszcze nałożyć się taką, no, grubej warstwy tu się nie da nałożyć, ponieważ to jest płyn, ale ponówcie aplikację i zobaczycie, jaka będzie ukojona właśnie skóra wokół całego oka. I to jest też bardzo dobry kosmetyk na upały i on mi wystarcza pod krem z filtrem. Wtedy nie muszę już nakładać na przykład tej emulsji. Nakładam ją tylko wtedy, kiedy czuję, że ona mi jest potrzebna i najczęściej tak jest. Rzadko się zdarza, żeby moja skóra nie potrzebowała jeszcze jakiegoś kosmetyku właśnie takiego tłustego, nawilżającego. Uwielbiam te dwa produkty. Oczywiście nie kupuję ich bez przerwy. Za każdym razem robię przerwę, wprowadzam inne kosmetyki i wtedy, kiedy
czuję taką potrzebę, to je kupuję, albo kupuję je wcześniej, wtedy, kiedy są promocje, tak? I to może być minus 20%. Ja je kupiłam w jakiejś takiej promocji, że zapłaciłam za te dwa produkty o 100 zł taniej, więc śledzę to na stronach Douglasa, bo oni mają te produkty na wyłączność i wtedy, kiedy są w promocji, to je kupuję, bo one nie są tanie, także to też na to trzeba zwrócić uwagę. Emulsja także występuje w mniejszej pojemności, jeśli się obawiacie wydać właśnie sporej ilości gotówki, pieniędzy, to proponuję Wam, abyście kupili sobie właśnie w mniejszej pojemności, wtedy przekonacie się, czy było warto. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę to, że uwielbiam, większość z kosmetyków Sensai testowałam, zresztą będzie niedługo projekt Denko z pielęgnacji twarzy i tam pokażę Wam jeszcze jeden kosmetyk, dlatego mówię, że z większości byłam zadowolona, natomiast trafiają się produkty, do których nie jestem do końca przekonana, także w projekcie Denko pokażę Wam jeden z takich produktów. I nie mogłabym nie wspomnieć o dwóch maskach. Ja w miesiącu kwietniu użyłam bardzo, bardzo dużo masek. To najczęściej były zwykłe maski, o których wspominam gdzieś tam w projektach Denko. Natomiast o tych dwóch maskach nagrałam odrębne dwa filmiki, więc tylko je tutaj pokażę, bo one muszą znaleźć się w ulubieńcach właśnie kwietnia. I pierwszą z nich jest maseczka Dr. Jart i ja ją kupiłam w Sephorze. Jest to maska kauczukowa, składająca się z dwóch kawałków. Ta maska jest tu po prostu przedzielona. Znajduje się też tutaj w takim opakowaniu serum, które nakładamy właśnie pod tą maseczkę. Ja byłam bardzo zadowolona z tej maski. Ona bardzo dobrze wpłynęła na stan mojej skóry. Głównie ją nawilżyła. Więc zapraszam Was do tych filmików. Tam więcej informacji znajdziecie na temat chociażby tej maseczki. Ja zostawię linki na dole w opisie. No i maska, która mnie zachwyciła. Zaraz po jej aplikacji kupiłam sporo masek z firmy z Swani Coco, ale też chyba innej firmy koreańskiej. I ta maska nie tylko nawilżyła moją skórę, bo zazwyczaj zależy mi najbardziej na nawilżeniu mojej skóry, ale ona też ją rozjaśniła. Ta skóra stała się taka bardziej jędrna, taka delikatnie. Oczywiście ona nie stała się tak jędrna, jak była, nie wiem, 10 lat temu. Natomiast rzeczywiście, jak patrzyłam na swoją skórę, to widziałam, że ta maska musiała zadziałać. Ostatni chyba mój filmik przed tym będzie właśnie o tej masce. Jeśli dobrze pamiętam, to możecie zobaczyć, jak ona wygląda, jak się ją aplikuje, co o niej jeszcze mówię, ale teraz, jeśli nie chcecie zaglądać do tych poprzednich moich relacji na temat tej maski, to Wam powiem, że to jest najlepsza maska z tych koreańskich, jakie używałam do tej pory, także na pewno też będę do niej wracać. Ona była niedostępna, więc jej nie kupiłam z tymi maskami, o których mówiłam, że poczyniłam zakup. Ja je Wam pokażę za jakiś czas w zakupach i jeśli tylko któraś mi się sprawdzi, będzie tak dobra jak ta, to na pewno też o niej nagram filmik. Także to byli już wszyscy moi ulubieńcy. Koniecznie napiszcie mi, co Wy odkryłyście w miesiącu kwietniu, czy zaskoczył Was jakiś kosmetyk. Oczywiście pozytywnie, bardzo chętnie przeczytam. No, w tym miesiącu rzeczywiście sporo takich kosmetyków pielęgnacyjnych testuję. I tak jak chyba wspomniałam na początku filmiku, jeszcze nie mogę o wszystkich tych kosmetykach powiedzieć teraz w ulubieńcach, ponieważ chcę jeszcze je dłużej przetestować, może poświęcę im jakiś odrębny filmik, a jeśli nie, to pojawią się w ulubieńcach maja. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!